Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam na dzisiejszym spotkaniu z panem Robertem Majką, sędzią Trybunału Stanu, obecnym sędzią Trybunału Stanu. Dzisiaj chcemy sobie porozmawiać o tym, czy państwo polskie jest legalne. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Od tego zacznijmy, że państwo polskie po 1944 roku jest państwem nielegalnym, dlatego że w 1947 roku, pomimo gwarancji przez Stalina przeprowadzenie wolnych wyborów, te wybory zostały sfałszowane, jak wiemy, a przez to władza, która była tutaj sprawowana, była władzą nielegalną, nie posiadała legitymizacji społecznej, legitymizacji narodu. Od tego zacznijmy, żeby była sytuacja jasna, o czym mówimy. I teraz przez prawie 45 lat funkcjonowanie tej władzy polegało na tym, że aparat bezpieczeństwa PRL sprawował nadrzędną kontrolę, pomimo artykułu 3 Konstytucji PRL, mówiące o przewodniej roli partii PZPR, tenże aparat bezpieczeństwa wojskowy WSW i cywilny Służba Bezpieczeństwa, ja tak ogólnie mówię, bo to się zmieniało, prowadził tutaj swoją władzę, bo tak to należy nazwać, swoją władzę, nie w interesie narodu państwa polskiego, tylko w interesie Moskwy i namiestnika Moskwy, począwszy od Bieruta, a skończywszy na generale Wojciechu Jaruzelskim, pseudonim Wolski, który był agentem sowieckim. I mamy tutaj w tych paru zdaniach bardzo wyraźnie wyjaśnione, w czyim interesie to państwo funkcjonowało. Oczywiście to państwo, które było do 1989 roku, ono musiało funkcjonować jak wielu innych państw, no bo byliśmy w strefie wpływów Związku Sowieckiego i nie było innej możliwości po prostu wydostania się pod okupacją. Pod okupacją, dokładnie. Ale żeby zrozumieć istotę problemu niepodległości państwa polskiego i suwerenności państwa polskiego i legalności państwa polskiego, to należy tutaj przypomnieć bardzo ważny dokument władz II Rzeczypospolitej z 30 listopada 1939 roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych, zarówno tych niemieckich, jak i sowieckich. I jak to sobie uzmysłowimy, co to jest za dekret, bo mówię, to jest dekret władz II Rzeczypospolitej, to wtedy uświadomimy sobie, czym była później konstytucja PRL. Dopytam, czyli rząd na uchodźstwie wtedy tak. Wydał dekret, tak. Że okupanci, zarówno niemieccy, jak i rosyjscy, sowieccy, wszystkie prawa, które oni zastosują na terenie Polski, tak. Są nieistotne dla narodu polskiego. Tak, są nielegalne. Należy, zgodnie z konwencją haską, należy uważać je za niebyłe i nieważne. I co jest jeszcze ważne, bo ja się spotykam z takim poglądem, mianowicie, że przecież w Polsce Ludowej ludzie kończyli studia, ludzie zdobywali stopnie naukowe, począwszy od szkoły podstawowej, w średnią i tak dalej, szkołę i tak jak powiedziałem, studia, no i co z tym zrobić? I tutaj odsyłam Państwa uprzejmie do tegoż dekretu, do artykułu 3, ustęp 2, gdzie jest wyraźnie napisane, że jeśli prawo, które było stanowione przez nawet okupanta, ale było w dobrym interesie narodu polskiego, bo takie prawo, takie konsekwencje prawne również dobre też istniały, to legalna władza Rzeczypospolitej będzie rozpatrywać to, mówię to swoimi słowami, nie będę tutaj buńczucznie po prostu przywoływał tego przepisu, podejmie decyzję odnośnie, czy było to w interesie
i dla dobra państwa polskiego. To trzeba bardzo wyraźnie o tym mówić. I teraz na pytanie pana, czy mamy obecnie legalną władzę w państwie polskim i suwerenną, jak już mamy odpowiedź na pytanie, czym była Polska Ludowa, to sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej. I tutaj proponuję każdemu zainteresowanemu, również panu, zasięgnięcie informacji do takiej publikacji, która została wydana w Stanach Zjednoczonych w 1984 roku przez wysokiego oficera KGB. Nazywał się ten pan Anatolij Golicyn. I ten pan napisał książkę Nowe kłamstwa zamiast starych. Już wówczas, powtarzam, jest to książka z 1984 roku, wydana w Nowym Jorku, już wówczas przewidział proces transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, który będzie miał miejsce począwszy od PRL-u poprzez inne państwa bloku wschodniego. I teraz co się okazuje? Ja tą książkę otrzymałem w 1985 roku od znajomej. Przyznam się szczerze, że gdy przeczytałem oczywiście recenzję tej książki przetłumaczonej na język polski stron dotyczących właśnie Europy Wschodniej i Polski, PRL-u, bardziej PRL-u, jak będzie ta transformacja przebiegała, przyznam się panu, że no nie chciało mi się wierzyć. Ja byłem młodym chłopakiem, oczywiście zawsze interesowała mnie polityka, interesowała mnie historia i sprawy polskie, ale sobie nie mogłem jakby uzmysłowić, jak to jest, że do takiej manipulacji, takiego szwindla, powiedzmy sobie, może dojść. Tak? Jak się okazało później, przebywając w Jastrzębiu na takim spotkaniu, dowiedziałem się, że Lech Wałęsa dogaduje się z generałem Czesławem Kiszczakiem 31 sierpnia 1988 roku. Żeby było ciekawe, z 30 sierpnia na 31 sierpnia 1988 roku niejaki pan major Służby Bezpieczeństwa Krzysztof Bobiński zorganizował na mnie łapankę w Przemyślu, obstawił wszystkie ulice, aby mnie po prostu złapać. Przechowywała mnie koleżanka, miała małe dziecko. Ja nie zdradzę jej imienia i nazwiska dla jej bezpieczeństwa, bo to nie ma sensu. Ja wiem, o kim ja mówię i ta pani, która będzie to oglądać. Po prostu ja jej serdecznie tą drogą, jak zawsze się widzimy, ją pozdrawiam i bardzo jej za to dziękuję. To był na tamte czasy bardzo ważny i duży gest. A co się okazało? Po wyjściu z tego ukrycia koło seminarium duchownego zbiegło się mnóstwo esbeków i milicjantów, zakuli mnie. Ja się zacząłem potwornie śmiać, bo jaka była normalna reakcja? Zacząłem się potwornie śmiać. Ale z tego tytułu, bo ja mówię do nich, panowie, kim ja jestem? Ja jestem zwykłym, szarym człowiekiem, a wy tu na mnie taką łapankę urządzacie, jakbym ja był jakimś wielkim przywódcą. No to jest po prostu, ale... I oni zawieźli mnie do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Powtarzam, to był 31 sierpnia 1988 roku. Tam pan major Bobiński z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Przemyślu powiedział do mnie tak. Widzi pan, dogadują się działacze opozycji z władzą, chcą jakiegoś porządku, a tacy wichrzyciele, takie szumowiny jak pan, po prostu nie chcą tego porozumienia, chcecie po prostu rewolty i tak dalej. A myśmy nie chcieli żadnej rewolty. Ja chciałem, żeby władza komunistyczna nie rządziła w Polsce, bo nie miała do tego legitymacji społecznej, legitymacji narodu. O to chodzi. Czy to znaczy, że już wtedy się tworzył jakiś układ zamknięty? Oczywiście, tak, tak, dokładnie. I teraz co się dzieje?
Dokładnie 2 lata później niejaki pan pułkownik Krzysztof Dubiński wydaje książkę Magdalenka, transakcja epoki. Ja się bardzo wyraźnie na nią powołuję w mojej publicystyce, powołuję się w swoich wypowiedziach jako taki papierek lakmusowy formy przejęcia władzy. Mianowicie ten cały proces transformacji zaczął się w 1983 roku w siedzibie premiera PRL-u Henryka Jabłońskiego, gdzie spotkali się Mazowiecki, Wałęsa i przedstawiciele MSW PRL-u. To było oczywiście wszystko uzgodnione z szefem Policji Politycznej, generałem Czesławem Kiszczakiem. I już wówczas po prostu starano się dobierać starannie takich działaczy opozycji, na których byłyby haki, powtarzam, byłyby haki, a jak wiadomo, jak są na kogoś haki, no to ta osoba nie ma szans być wolnym, niezależnym i nie ma szans, żeby po prostu funkcjonować jako podmiot, czy w życiu społecznym, politycznym, bo zawsze są te sznurki, za które taka osoba jest pociągana. I teraz proszę posłuchać, w czym rzecz. W książce, na którą się tutaj powołuję, Magdalenka, transakcja epoki, na stronie 45, podaję z głowy, bo to można sprawdzić, jest taka słynna, przytoczona rozmowa jeszcze przed okrągłym stołem, ale za chwilę do tego przejdę. Mianowicie rozmowa pomiędzy Tadeuszem Mazowieckim a generałem Policji Politycznej Czesławem Kiszczakiem. Pan Tadeusz Mazowiecki zadaje pytanie Czesławowi Kiszczakowi. Kto będzie podmiotem umów okrągłego stołu? Powtarzam, to było jeszcze przed okrągłym stołem. I pan Czesław Kiszczak odpowiada jednym słowem: sygnatariusze. Powtarzam, sygnatariusze, czyli ci sygnatariusze, którzy znaleźli się w tajnym umowie w Magdalence, oni będą podmiotem w życiu politycznym, gospodarczym i w środkach przekazu. Każdy, kto nie był sygnatariuszem i nie akceptował umów magdalenkowych, nie ma, i to widać do dzisiaj, nie ma najmniejszych szans zaistnieć w mediach. Czyli Magdalenka to taka druga Jałta trochę. No dokładnie, dokładnie, oczywiście. Mała Jałta, można by powiedzieć, ale proszę posłuchać. I w tym momencie odbywają się wybory, tak zwane wybory kontraktowe 4 czerwca 1989 roku. Ja z kolegą takim, który wprawdzie nie zajmował się polityką, tak jak ja, zaczęliśmy protestować przeciwko temu układowi magdalenkowemu, oczywiście skromnie, na miarę moich możliwości, w takiej małej miejscowości w południowo-wschodniej Polsce, w Przemyślu. Za chwilę przyjechała po nas esbecja i milicja, zwinęli nas, powtarzam, jest to jedyne takie aresztowanie w Polsce 4 czerwca 1989 roku o godzinie 11:30. I żeby było, posiadam na to dowody i dokumenty. I proszę posłuchać, żeby było ciekawe, później rozprawa odnośnie tego aresztowania odbyła się 19 lipca 1989 roku, w dniu, w którym kontraktowy Sejm wybierał głosami posłów OKP agenta sowieckiego Wolskiego na prezydenta PRL. I żeby było ciekawe, tu jeszcze dodam panu smaczek. W tym dniu, 19 lipca, ja samotnie protestowałem przed Komitetem Wojewódzkim Partii w Przemyślu na ulicy Kościuszki przeciwko temu wyborowi. I żeby było jeszcze bardziej ciekawe, idący wówczas ulicą z działaczami Komitetu Obywatelskiego obecny marszałek Sejmu, pan Marek Kuchciński, zamiast poprzeć mnie, to po prostu widziałem, że był przerażony moim zachowaniem. I dzisiaj tacy ludzie funkcjonują w życiu publicznym, uważają się za bohaterów, prawda, walki o niepodległość, dzierżą drugie skrzypce, że tak powiem, w polityce, jest to druga osoba w państwie, a mało kto w Polsce wie, że takie rzeczy miały miejsce.
I niech pan posłucha dalej, niech pan posłucha dalej. To nie jest moje uskarżanie się, tylko powiem panu jedno. W 1990 roku, w kwietniu, ja mam na to dowód, jest ten dowód w internecie, zamieściłem filmik, gdzie jako jedyny polityk w Polsce domagałem się postawienia nielegalną władzę komunistyczną przed Trybunałem Stanu, powtarzam, przed Trybunałem Stanu. I można by sobie zadać pytanie, była władza komunistyczna, była konstytucja PRL, o jakiej ustawie Trybunału Stanu tutaj mowa, co nie? I tutaj dotykamy rzeczy istotnej. Jest nieuchylony wówczas i dzisiaj taki dokument jak ustawa zasadnicza z 23 kwietnia 1935 roku. Na tej podstawie 14 lipca 1936 roku został wydany dokument, ustawa o Trybunale Stanu. Ja o tym wtedy mówiłem, żeby na tej podstawie postawić przed Trybunałem Stanu II Rzeczypospolitej nielegalną władzę komunistyczną. To jest w internecie, można to zobaczyć nawet dzisiaj po 30 latach. To pokazuje, z jakim systemem władzy mamy w Polsce. I teraz przechodzę do istoty sprawy. Właśnie poprosił o opinię na temat prawnych aspektów legalności państwa polskiego. Dobrze. Bo jest pan sędzią Trybunału Stanu, ma pan absolutną wiedzę na ten temat, czy nasze państwo jest legalne, tak? Tak. I teraz, żeby odnieść się do tego pytania dosyć konkretnie, należy sobie zadać pytanie, jaką ciągłość ma to państwo po 1989 roku obecnie. I teraz tak. W 1989 roku, w wyniku, jak tu wcześniej wspomniałem, układu magdalenkowego, doprowadzono do jakby pierwszego gestu to, takiego działania, to wprowadzenie aneksu do Statutu Solidarności, pierwszej Solidarności, co było pierwszym elementem złamania prawa, bo jedynym dokumentem demokratycznym po 1980 roku był Statut Solidarności i Lech Wałęsa na polecenie generała Czesława Kiszczaka wprowadził aneks do statutu, który zupełnie uniemożliwiał podejmowanie działań w obronie interesów pracowniczych, w interesów Polski. Ja ten aneks do statutu i statut posiadam w domu. Mogę je w razie czego udostępnić, zresztą w internecie, na Twitterze i na Facebooku udostępniam ten dokument, to nie jest jakaś tajna informacja, tylko jest po prostu przemilczana i udawana, że nic się nie dzieje. I teraz to jest ten element początkowy. Następnie pan Lech Wałęsa, jak się po latach okazuje, tajny współpracownik w pseudonimie Bolek, razem z generałem Czesławem Kiszczakiem i z generałem Wojciechem Jaruzelskim, pseudonim Wolski, tak prowadzą po prostu politykę, by, jak się później okazuje, by po wyborach 1989 roku prezydentem PRL-u, powtarzam, PRL-u, został generał Wojciech Jaruzelski. Po to był potrzebny ten układ polityczny, aby funkcjonowała władza komunistyczna i posiadała choćby w części przyzwolenie przez elity starannie wyselekcjonowane. Jak już wiemy to, o czym ja tutaj wspomniałem, możemy sobie świadomie uzmysłowić, czy ta władza wtedy, składająca się z koncesjonowanej opozycji i części nielegalnej władzy komunistycznej, była legalna? Odpowiedź sama się nasuwa, nie była legalna, bo wybory w 1989 roku, które się hucznie nazywa wyborami, wolnymi wyborami, nie były wyborami wolnymi, gdyż 35% gwarantowane dla wyselekcjonowanej opozycji, a 65% dla nielegalnej władzy komunistycznej, to jaka to jest, widać elementarny dowód dysproporcji. I teraz,
Idziemy dalej. W 1991 roku dochodzi do pierwszych wyborów, ale tutaj również dochodzi do takiej sytuacji, że te wybory są przez oczywiście tworzone podmioty polityczne, ale które, jak tu wcześniej powiedziałem, które akceptują formułę generała Czesława Kiszczaka. I teraz chciałem się jeszcze krok cofnąć do tyłu. 13 grudnia 1990 roku wydałem bardzo ważne oświadczenie historyczne. Przesłałem go do pana Lecha Wałęsy, wybranego formalnie na urząd prezydenta, wprawdzie PRL-u dalej, ale wysłałem, aby nie składał przysięgi przed kontraktowym parlamentem PRL-RP, by doszło do pociągnięcia odpowiedzialności winnych zbrodni, jak i grabieży mienia za rządów władzy ludowej i aby nawiązano, i to o czym teraz mówimy, aby nawiązano do konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku. I co się okazuje? Odpowiedzi na to moje oświadczenie od pana Wałęsy nie dostałem żadnej. Miałem później w kampanii wyborczej wystąpienie na ten temat. Również się do tego odniosłem. To jest również w internecie sprzed 28 lat. Do dziś dnia nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Żeby było ciekawe, to powiem panu, że żaden dziennikarz, publicysta w ogóle nie jest zainteresowany tematem powrotu do ciągłości z II Rzeczypospolitą. Jak to się dzieje od strony formalno-prawnej? Istnieje sobie państwo, ma jakieś akty prawne, ma konstytucję, nagle następuje wojna. Tak. I co się dzieje? Nawet po zakończeniu tej wojny. Czy działa prawo, które było przed wojną, czy nie działa? Oczywiście, że działa. Oczywiście. Paradoksalnie tutaj chciałem przypomnieć, że pomimo wszelkich mankamentów, jakie posiada Konstytucja Kwietniowa, to zapisy Konstytucji Kwietniowej w artykule 13 i 24 mówią o przekazaniu władzy zwierzchniej, władzy wykonawczej przez prezydenta po podpisaniu pokoju 3 miesiące od podpisania pokoju po zakończeniu wojny. Tu już był, ten artykuł już był zawarty w Konstytucji z 1935 roku, tak? Te dwa wypadek artykuły. Wojny. Tak, oczywiście. Tak. I teraz należy sobie zadać pytanie, dlaczego w Polsce nie chciano zarówno po wojnie, jak i po 1989 roku powrócić do Konstytucji Kwietniowej? Odpowiedź jest prosta i z jednej strony i bardzo trudna, złożona, bo kwestia tutaj dotyczyła odpowiedzialności za szkody wojenne, o czym się zaczyna dopiero teraz mówić, i mówi to pan poseł Mularczyk. Co najbardziej zupełnie śmieszne jest, że pan poseł Mularczyk, będąc politykiem III RP, domaga się reparacji wojennych, które dla II RP, nie mając żadnych podstaw prawnych, bo Niemcy Hitlera, III Rzesza, jak i Związek Sowiecki nie wypowiedziały wojny III RP, tylko wypowiedziały wojnę II RP, II Rzeczypospolitej. Ja się tutaj odwołam do takiego bardzo ważnego faktu historycznego, o którym już wcześniej powiedziałem, odnośnie wyborów generała Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL-u. Przecież nie kto inny jak prezydent Bush wręcz robił wszystko, aby prezydentem PRL-u został nie kto inny jak generał Jaruzelski. Jest tajna notatka ówczesnego ambasadora amerykańskiego w Warszawie, która wyraźnie mówi o tym, jak posłowie
OKP mają głosować, jak się mają zachowywać, aby generał Jaruzelski został prezydentem PRL-u. A czy to znaczy, że nie wiem, od końca wojny, czy nawet od początku wojny, mocarstwa światowe rozgrywają nami? Tak, oczywiście. Proszę pana, z czego to się bierze? To się bierze ze słabości państwa polskiego. Proszę zauważyć jedną rzecz, że na polityków w Polsce, jak już wcześniej tutaj powiedziałem o tej formule generała Czesława Kiszczaka, to wybiera się ludzi, którzy są bardzo koncyliacyjni w stosunku do właśnie czy układu właśnie wcześniej formuły generała Czesława Kiszczaka, czy do układu prezydenta Stanów Zjednoczonych z Gorbaczowem, który po prostu bardzo wyraźnie tutaj zarysowali pole manewru dla państwa polskiego. Można by sobie zadać pytanie, bo wie pan, żeby to nie wyglądało na zasadzie, że ja tutaj biadolę i narzekam i tak dalej, ale można by sobie zadać pytanie następujące. Skoro państwo polskie jest wolne, suwerenne, niepodległe, wszystkie przymiotniki, to chciałem się zapytać, dlaczego to państwo wolne, suwerenne i niepodległe, władze tego państwa od 1989 roku nie przedstawiły narodowi polskiemu, rząd nie przedstawił bilansu otwarcia państwa polskiego, nie przedstawił dokumentu rządowego, który by potwierdził, jaki jest stan gospodarczy tego państwa. Tak. To jest podstawowy dokument. Tak. Proszę pana, każdy przeciętny, szanujący się kioskarz ruchu, magazynier co roku robi taki bilans otwarcia. Ma obowiązek. Oczywiście. I teraz co się dzieje? No, skoro oni na dole mają obowiązek do przedstawienia choćby sami dla siebie, ja już nie mówię dla wiedzy takiej instytucjonalnej, ale sami dla siebie, żeby wiedzieli, jakie są aktywa i pasywa, to dlaczego tego nie robi premier Rzeczypospolitej, tak to przyjmijmy? Odpowiedź się sama nasuwa, bo przedstawienie takiego dokumentu obnażyłoby, kto tak naprawdę rządzi w Polsce i kto rozdaje karty. Jak powiedział Józef Stalin, że nieważne kto głosuje, ale ważne kto te głosy liczy i kto rozdaje karty. I teraz chcę panu powiedzieć taką ważną kwestię, o czym ja mówię od 1988 roku, o czym po prostu trudno niektórym ludziom w to uwierzyć, chociaż przyznaję, że coraz bardziej ludzie to zaczynają się orientować, że jest tu dużo racji w tym, co mówię. Mianowicie, dopóki w Polsce nie ujawni się agentury wpływu, powtarzam, agentury wpływu dawnej informacji wojskowej, następnie Wojskowej Służby Wewnętrznej i Służby Bezpieczeństwa, agentury wpływu na życie w środkach przekazu, w gospodarce, w partiach politycznych, począwszy od, jak mamy dzisiaj, Prawo i Sprawiedliwość, partia Platforma Obywatelska, czy Kukiz 15 i inne i tak dalej. I dam panu przykład taki, który panu uzmysłowi, państwu uzmysłowi zupełnie jakąś niepojętą formę aberracji w tym państwie. Jak to jest, że pan Grzegorz Braun publicznie w 2011 roku, jest to nagranie w internecie, stwierdza, że pan Grzegorz Schetyna nie jest jakimś tam bolkiem, nie jest jakimś tam agentem, ale jest funkcjonariuszem służb specjalnych, aparatu bezpieczeństwa komunistycznego państwa. I pan Grzegorz Schetyna nie oddaje go do sądu. Czyli coś w tym musi być. Mało tego, proszę zauważyć jedną rzecz, że w Polsce
nie mówi się o tych rzeczach, o których ja tutaj panu mówię i piszę o tym w internecie, i dlatego, że to jest niewygodna sprawa. I dam panu taki przykład jakby spraw bieżących odnośnie legalności państwa polskiego. Mianowicie często ludzie zapominają, kto jest suwerenem państwa polskiego. I teraz wcześniej rozmawialiśmy, pan mnie pytał odnośnie artykułu 4 Konstytucji, wiadomo, kto jest suwerenem i tak dalej. Ja panu odpowiedziałem, tutaj powiem, że w zależności jaki model przyjmiemy, jeśli przyjmiemy model republikański, to jest to suweren, czyli naród, ale jeśli przyjmiemy tutaj model, gdzie jest monarchia, to jest to król i to jest sytuacja bardzo jasna. I teraz jak popatrzymy na konstytucję z 2 kwietnia 1997 roku, to już patrząc na referendum, z którego jasno wynika, że ta konstytucja jest, ja się tutaj upieram przy swoim zdaniu, ona nie jest nielegalna, bo ona nie została nam narzucona. Ona jest niereprezentatywna, bo ona nie reprezentuje woli całego narodu, a nawet większości, która mówi o 50%, no 51-2% narodu. Wtedy ona byłaby reprezentatywna. I trzeba wziąć pod uwagę, że tą konstytucję 1997 roku uchwalono na podstawie konstytucji małej z 1992 roku. Jest to pewnego rodzaju ciągłość z konstytucją PRL-u. Oczywiście tą zmodyfikowaną i funkcjonującą do dzisiaj. Ale żeby już nie za bardzo panu i państwu zagmatwać tą sytuację, czyli wiedząc, że ona jest niereprezentatywna, powstaje pytanie, oprócz tego, że się dowiedzieliśmy, jaka ta konstytucja jest, jaka ta władza jest i tak dalej, to jeszcze trzeba sobie powiedzieć, jakie jest rozłożenie sił politycznych i jak konstytucja przewiduje to rozłożenie sił politycznych. I teraz w sytuacji rządów parlamentarno-gabinetowych władza wykonawcza, jaką mamy w Polsce, jest tak rozłożona, że władza, która formalnie jest wykonawcza, która jest z jednej strony w rękach prezydenta, zgodnie z artykułem 144 ustęp 2 i 148 Konstytucji, po prostu widać w sposób ewidentny, że ta władza jest osłabiona. Dlaczego jest osłabiona? Dlatego, że po prostu ona jakby pokazuje słabość tego państwa. I teraz można by sobie zadać pytanie, tak sam sobie zadam pytanie i państwu powiem, za jakim państwem ja bym się opowiadał? Ja powiem tak, opowiadam się za państwem, w którym jest silna władza wykonawcza skupiona w ręku jednej osoby. Ale to nie jest tak, że jest to osoba znikąd, że jest to osoba raz funkcjonująca w Unii Wolności, drugie w Prawie i Sprawiedliwości, w trzecie jeszcze w innej partii i nagle wyciągamy go jak przysłowiowego królika z kapelusza. To nie o to chodzi, proszę pana. Muszą być gwarancje konstytucyjne odpowiedzialności prezydenta i nie tylko prezydenta, władzy wykonawczej za złamanie ustawy zasadniczej. Oczywiście jest tutaj ustawa o Trybunale Stanu z 1982 roku, oczywiście po nowelizacji i przyjęciu jej na potrzeby III RP. Natomiast ja, będąc powołanym do Trybunału Stanu, muszę panu powiedzieć, że przyglądałem się bardzo wyraźnie tej ustawie i znalazłem lukę prawną pokazującą, a jest, proszę pana, 16 członków Trybunału Stanu, którzy siedzą jak mysz pod sowiecką miotłą i się nie odzywają. Proszę wziąć pod uwagę, jest tam taki zapis, że począwszy od władzy wykonawczej prezydenta i premiera, kolejni
ministrowie, prezesi ponoszą odpowiedzialność, ale nie ma tam na przykład dwóch bardzo ważnych władz, którzy ponoszą, powinni moim zdaniem ponosić odpowiedzialność za złamanie ustawy konstytucyjnej, jak i ustawy zwykłej, czyli prezes Trybunału Konstytucyjnego, jak i pierwsza prezes Sądu Najwyższego, niezależnie kto nim jest, obecnie jest to pani prezes profesor doktor habilitowana Małgorzata Gersdorf. I teraz można... Mogą sobie łamać konstytucję do woli. Oczywiście. I nie są za to odpowiedzialni. Oczywiście. Nie ponoszą żadnych konsekwencji. Oczywiście. Znaczy jedynie jakąś odpowiedzialność, nazwijmy to szczątkową, ponoszą w tym znaczeniu, że ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną. W porównaniu do odpowiedzialności, proszę pana, przed Trybunałem Stanu władzy wykonawczej, premiera, prezydenta, to jest żadna, proszę pana, odpowiedzialność, to jest kompromitacja państwa. I teraz, proszę pana, jak już tak dotykamy tego, to powiem panu tak. Jest w Polsce bardzo taki znamienny przykład pana Ryszarda Jacha, który stawia publiczne zarzuty przeciwko pierwszej prezes Sądu Najwyższego i przeciwko przewodniczącej Trybunału Stanu z mocy ustawy, pani profesor Małgorzacie Gersdorf, zawiadomił prezydenta poprzedniego, zawiadomił prezydenta obecnego, zawiadomił niektórych posłów, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, media i proszę pana, jest cisza. Nie ma żadnego postępowania w tej sprawie? Toczy się postępowanie w prokuraturze, ale jest ono tak prowadzone, aby prowadzić je rozwlekle i aby nie było finału. Jakby pan porozmawiał z panem Ryszardem Jachem, to zapewniam pana, że po prostu zaniemówiłby pan na argumenty, jakie ten człowiek po prostu używa. Ja przyznam się szczerze, że poznając pana Ryszarda Jacha, kiedy zaczął mi opowiadać o tej sytuacji, właśnie tych zarzutów swoich, ja nie jestem łatwowierny i w pierwszej chwili po prostu nie zdawałem sobie sprawy, że to jest realnie możliwe. Myślałem, że gość konfabuluje, że coś wymyśla. Ale kiedy przysłał mi jedno pismo, drugie pismo, trzecie zadomnienie, ten... A co to są za zarzuty? O jakim charakterze? Proszę pana, to są zarzuty, już mówię, to są zarzuty, które mówią, że pani prezes, sędzia Sądu Najwyższego rozpatrywała sprawę, tak to powiem w dużym skrócie, i dopuściła się po prostu przestępstwa. Tak ocenia to pan Ryszard Jach i to wykazał, że nie zachowała się bezstronnie. Żeby było ciekawe, ja zwróciłem się do pani profesor Gersdorf 25 września ubiegłego roku, czyli 2017 roku, z pismem, aby się odniosła do tych zarzutów, bo zawarłem w tym piśmie dwa punkty. Pierwsze to domagam się od pani Gersdorf, profesor doktor habilitowanej Małgorzaty Gersdorf, aby przedłożyła decyzję administracyjną z Instytutu Pamięci Narodowej, podpisaną przez prezesa doktora Jarosława Szarka, że pani Gersdorf nie była tajnym współpracownikiem aparatu bezpieczeństwa PRL, zarówno tego wojskowego WSW, jak i cywilnego Służby Bezpieczeństwa. Pani Gersdorf uważa, że jest niepotrzebnie to składać. To moim zdaniem jest po prostu niepoważne, bo zaświadczenie tym się różni od decyzji administracyjnej, że decyzja potwierdza przeprowadzenie dogłębnej, stosownej kwerendy w Instytucie Pamięci Narodowej. Natomiast jak się okazuje, w ubiegłym roku, tuż przed napisaniem przeze mnie pisma do pani prezes, do pani przewodniczącej Gersdorf, pan Maciej Marosz wydał książkę Resortowe togi. I w tej publikacji jest wyraźnie powiedziane, że pani Gersdorf w latach 70. wyjeżdżała jako działaczka
młodzieżówki komunistycznej, powtarzam, młodzieżówki komunistycznej, do Republiki Federalnej Niemiec. Chciałem tutaj przypomnieć, że byle komu nie dawano paszporty w tamtym czasie i byle kto nie mógł sobie tego wyjeżdżać, prawda, w lewo, w prawo. Dostanie paszportu wiązało się w 99% z tym, że ta osoba musiała być po prostu uwiązana przez wojskowe służby wewnętrzne. Dopóki, i taka moja konkluzja tej sprawy, dopóki pani profesor dr habilitowana Małgorzata Gersdorf nie przedstawi decyzji administracyjnej potwierdzającej, że nie była, powtarzam, nie była tajnym współpracownikiem wojskowych służb wewnętrznych i cywilnego aparatu bezpieczeństwa, służby bezpieczeństwa, dla mnie będzie to duży znak zapytania odnośnie wiarygodności tej pani na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i przewodniczącej Trybunału Stanu. Ja sobie zdaję sprawę, że to, o czym do pana mówię, to pierwszy raz pan to słyszy i może się to wydawać troszeczkę dziwne. Natomiast chcę, żeby pan wiedział jeszcze taką kwestię, że ta sprawa bardzo łączy się ze sprawą pana Ryszarda Jacha, dlatego że w moim przekonaniu, gdyby nie było po prostu, że tak powiem, jakichś elementów nacisku na panią Gersdorf, to pani profesor Gersdorf zachowywała się w stosunku do pana Jacha dosyć jasno, konkretnie i wobec zarzutów pana Ryszarda Jacha postawiłaby sprawę jasno, oddałaby sprawę do prokuratora generalnego, że ewentualnie pan Ryszard Jach pomawia, i to nie byle kogo, to pomawia pierwszą prezes Sądu Najwyższego, najwyższą władzę sądowniczą w Polsce. A co się okazuje? Pani profesor Gersdorf uważa, że pan Jach ją nie pomawia. No to pan sobie wyobraża, żeby w jakimś normalnym państwie, przyjmijmy elementarnie w Stanach Zjednoczonych, obywatel Stanów Zjednoczonych stawiał publiczne zarzuty przeciwko pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych i ten udawał, że nic się nie dzieje. Mało tego, dziennikarze by udawali, że nic się nie dzieje. Czy to nie jest dowód nienormalności tego państwa? Państwo teoretyczne. No dokładnie. I teraz co się dzieje, bo pan mówimy cały czas o normalnym funkcjonowaniu. Kwestie międzynarodowe. No tak, bo proszę bardzo. To jest troszeczkę dziwne, że jakby, nie wiem, społeczeństwo międzynarodowe uznało ten nowy twór, który był PRL-em po wojnie, tak? Bo chociażby przykłady umów międzynarodowych. Dajmy przykład Anglii i Chin, tak? Dajmy przykład Hongkongu. Mimo to, że Anglicy zbudowali wspaniałą wyspę, wspaniałe miejsce, kończy się umowa najmu, tak. Chciał, nie chciał, prawo międzynarodowe jest takie, macie oddawać. I nie ma dyskusji bardzo, na ten temat. Bardzo dobrze pan to zauważył. A jak społeczeństwo międzynarodowe odniosło się do PRL-u? Jak się do tej pory odnosi? Czy my jesteśmy właśnie uznawani na arenie międzynarodowej jako wolne państwo? Proszę pana, jeśli chodzi o sprawy związane ze stosunkami międzynarodowymi, to zgodnie z tą zasadą po prostu uznania przez społeczność międzynarodową przyjmijmy pewną poprawkę, kiedy to miało miejsce. I tak jak tutaj już powiedziałem, George Kennan, pisząc tą książkę, jakby pokazał w tej publikacji, że nie ma miejsca na silne państwo polskie, natomiast koalicja antyniemiecka przeciwko III Rzeszy i ci wszyscy, którzy tu się po wojnie
dogadali ze Stalinem, nawet jeszcze wcześniej, bo to było 1943 roku, kiedy się jeszcze w czasie trwania wojny, kiedy dogadano się ze Stalinem, po prostu dano już gwarancję Stalinowi, że to państwo na wschodzie, po prostu jeśli chodzi o państwo polskie, będzie w strefie wpływów Związku Sowieckiego. Powtarzam, nie Związku Radzieckiego, tylko sowieckiego. Dlaczego tak zrobiono? No proszę pana, patrząc z punktu widzenia interesów amerykańskich, mówię to z pełną odpowiedzialnością, Amerykanie mieli do wyboru albo zaakceptować państwo polskie i postawić się Stalinowi, a jak wiemy już historycznie, Stalin posiadał swoją agenturę bardzo blisko Roosevelta i zanim Roosevelt cokolwiek zrobił, to Stalin wiedział przed spotkaniem, jak ma się zachowywać po prostu wobec Roosevelta i jak ma dokonywać rozegrania w ogóle prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po czym to się okazało dopiero po wojnie, w wielu publikacjach tutaj proponuję, bo nie ma czasu, żeby państwu to tutaj wyłuszczać te sytuacje, chociaż mogę, ale to każdy wie, o co chodzi. Natomiast należy sobie zadać pytanie, czy dzisiaj społeczność międzynarodowa uznaje państwo polskie. To nawet od 89 roku. Już panu tutaj wcześniej powiedziałem, skoro Stany Zjednoczone, prezydent Stanów Zjednoczonych był tak łaska, w cudzysłowie powiem, zaakceptować agenta sowieckiego Wolskiego Jaruzelskiego na prezydenta PRL-u, proszę pana, to tutaj dyskusja jest bezprzedmiotowa. To gołym okiem widać, w czyim to było interesie. Ja tutaj proponuję, aby zainteresowani obejrzeli wykłady profesora Jana Marka Chodakiewicza, który bardzo wyraźnie pokazuje, jak w okresie 1989 roku zachowywali się ambasadorowie Stanów Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych, jak miało dojść do zmiany władzy w Europie Środkowo-Wschodniej, w PRL-u i w Polsce. No, mało tego, i w Związku Sowieckim później, oni drżeli po prostu przed zmianą władzy komunistycznej, bo tak naprawdę patrzyli na swoje własne interesy, a nie na interesy jakiegoś tam państwa w środkowo-wschodniej Europie, bo z perspektywy interesów amerykańskich i z perspektywy interesów też nie tylko amerykańskich, ale brytyjskich i tak dalej, to my Polacy powinniśmy się od nich uczyć. Dla nich liczy się ich własny interes, ale... Dokładnie to samo pokazuje chociażby koniec II wojny światowej, czyli ci naukowcy niemieccy, którzy brali najpierw udział w konstruowaniu i bombardowaniu naszych chłopaków, tak? To teraz ich zgarniamy, bierzemy do naszego kraju. Dokładnie. Będą tworzyć bomby dla nas, tak? Tak jest, ale teraz proszę posłuchać. Dam tutaj panu przykład bardzo takiej znaczącej osoby, szefa wywiadu wojskowego Abwehry, generała Reinharda Gehlena, który jeszcze przed zakończeniem wojny napisał o podziemiu niepodległościowym polskim, o Narodowych Siłach Zbrojnych, o Armii Krajowej, że są to wybitni bojownicy o niepodległość i mówiąc najoględniej, należy się z nimi liczyć i to najbardziej po prostu i Hitler to przyjął. Ja mam taką notatkę z prasy powojennej, gdzie jest ta informacja bardzo ujęta, że Hitler nawet był zszokowany tą informacją generała Gehlena, ale niestety no, musieli się liczyć i po wojnie uświadomili sobie jedną rzecz, żeby zniszczyć państwo polskie, to musi się zniszczyć jakby podstawę tego państwa, którym jest po prostu legalna władza. I teraz
jaki jest stosowany, nie wiem, czy pana to będzie interesować, ale jaki jest stosowany mechanizm? Jest stosowany mechanizm przede wszystkim tak zwanego duraczenia. Tutaj przywołam taką dosyć ważną postać stratega komunistycznego Antonio Gramsciego, który będąc tym nowym neomarksistą przyjął koncepcję i założenie, że aby zniszczyć kapitalizm, aby zniszczyć ustrój to właśnie kapitalistyczny, to nie należy wyłącznie walczyć z przedstawicielami, którzy posiadają środki produkcji, fabryki, ludzi i tak dalej, bo to według niego jest nieskuteczne. On przyjął koncepcję, że aby zniszczyć państwo kapitalistyczne, to należy zniszczyć jego kulturę. I teraz co mamy? Niszczy się podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Czyli dwóch facetów to jest rodzina, dwie kobiety to jest rodzina, natomiast ojciec, matka i dziecko to już nie jest rodzina. I ta koncepcja duraczenia, ogłupiania ludzi, mówienia, że wszystko, co jest normalne, zdrowe, że mężczyzna jest głową domu, głową rodziny, że wychowuje dzieci, że i powinien być ich przykładem i tak dalej, to jest źle. Ma być jakieś zupełnie pomylenie pojęć, ma być równouprawnienie, ma być sytuacja, w której kobieta ma takie same równe prawa jak mężczyzna, tylko ja się pytam tak trochę na marginesie, czy mając to na uwadze, ktoś wysłałby swoją żonę do kopalni, aby przerzucała węgiel do wagoników, prawda, i później wychodziła z szychty ledwo żywa. Bo ja bym sobie nie życzył, żeby moja żona i kobieta poszła do kopalni, mało tego, żeby zasuwała, prawda, fizycznie, bo nie kobieta jest do tego stworzona. Ale proszę zauważyć, nawet niektóre kobiety po prostu na ten lep, tak to nazwijmy, po prostu się nabierają, bo to pozornie takie trafne pojęcie równość wobec prawa, czy równość płci, jest fajne, bo to się fajnie widzi. Pan jest równy do Kasi, Kasia równa do pana, ale jeśli popatrzymy na biologiczne uwarunkowania, które są niezależne od nas, bo jak się ktoś rodzi mężczyzną, to posiada inne uwarunkowania fizyczne i do pewnych rzeczy się z góry nadaje, a jeśli ktoś rodzi się kobietą, to się nadaje zupełnie do innych uwarunkowań. To są tłoczone takie koncepcje, aby, i tutaj to, co wcześniej powiedziałem, aby rozwalić rodzinę, rozwalić po prostu matkę, oddzielić matkę od ojca, matkę od dzieci, ojca od dzieci i tak dalej. To są... Kolejny raz się potwierdza doktryna dziel i rządź. Tak, rzymska zasada debit et impera, dokładnie. Ale teraz, bo troszeczkę zeszliśmy na tor boczny, mówiąc o państwie. I teraz dam panu taki przykład odnośnie stosunków międzynarodowych i jeśli chodzi o państwo. Mamy przykład wkroczenia na teren państwa, legalnego państwa ukraińskiego na Krym i zagarnięcia terytorium w świetle kamer, bo to były transmisje nawet. I proszę posłuchać. I społeczność międzynarodowa postawiła się, że to jest prawda, bezprawie. No to teraz sobie zadajmy pytanie. A w 1939 roku, 17 września, to nie było bezprawie? 1 września 1939 roku napaść na państwo, suwerenne państwo polskie przez Hitlera, to Niemcy Hitlera, to nie była III Rzesza, to nie było bezprawie? Było, ale jak mówi w publikacji
zastępca szefa kontrwywiadu francuskiego Pierre de Villemarais. Niestety, ale Wall Street i politycy i biznesmeni na Wall Street finansowali zarówno Związek Sowiecki, bolszewizm, jak i finansowali, prawda, Hitlera. I to jest to, co po prostu powoduje pewnego rodzaju takie zamieszanie mentalne, bo nie mówi się ludziom o przyczynach, skąd się co bierze. I teraz należy sobie zadać pytanie, bo my już tak trochę dłużej rozmawiamy, należy sobie zadać pytanie następujące. Jak jest z tego wyjście? No właśnie. Czy mamy szansę na normalność? Czy mamy szansę na odzyskanie niepodległości po 200 latach? Tak. Proszę pana, jest odpowiedź bardzo krótka, która mówi wszystko. Jeśli chcemy normalności w państwie polskim, musimy odzyskać dostęp do wolnych środków przekazu. Dopóki nie będzie dostępu do środków przekazu, czyli do telewizji i do mediów, dziennikarze nie będą niezależni, będą na usługach koncernów prasowych i nie będą mieli własnego zdania, tylko będą polegali na tym, co im powie szef w redakcji. Proszę mieć na uwadze, że artykuł 10 prawa prasowego to jest fikcja. Artykuł 54 Konstytucji z 1997 roku to jest fikcja. Dlaczego? Dlatego, że prawo sobie, a rzeczywistość sobie. Ja napisałem w tej sprawie parę pism do prezesa Telewizji Polskiej, pana Jacka Kurskiego, który w sposób oczywiście grzeczny odpisał mi ogólnie, że wszystko jest w porządku. Jest przestrzegane prawo, a ja mam dowody na to, że przekazując informacje do mediów, niektóre media zachowują się po prostu na zasadzie, służą tylko władzy, powtarzam, władzy, a tak nie może być. Chcę panu powiedzieć, że tak jak mówię z pełną odpowiedzialnością, niepodległość zaczyna się od tego, co mamy w głowie. I jak widzimy swoją osobistą podmiotowość, jak widzimy ją w domu rodzinnym, jak ją widzimy przed naszymi znajomymi, to nie chodzi o to, żeby wszyscy zajmowali się polityką, bo przecież nie o to chodzi. Jedni się zajmują pracą, będąc lekarzami, inżynierami. Ja się akurat zajmuję polityką, bo tak to jest już od prawie 40 lat. I ja się w tym dobrze czuję i niech każdy robi to, co do niego należy, w czym się dobrze czuje. Natomiast, tak jak powiedziałem na wstępie, odzyskamy niepodległość państwa polskiego, naprawdę taką z sensu stricto, jeśli wrócimy do konstytucji kwietniowej z 23 kwietnia 1935 roku, do silnej władzy wykonawczej, którą zgodnie z tą konstytucją sprawuje prezydent Rzeczypospolitej. I to jest ważne. Ja obecnie jestem w Trybunale Stanu na podstawie tej konstytucji z 1997 roku. Z nie wszystkim się zgadzam, ale z pozycji nawet członka Trybunału Stanu staram się widzieć te mankamenty i staram się zwracać uwagę na te mankamenty. I tak na koniec panu powiem, że z doświadczenia, z autopsji widzę, że nikogo tak naprawdę nie interesuje zmiana w kierunku pozytywnym, natomiast rozwiązanie leży po stronie po prostu Polaków. Polacy zamiast wyjeżdżać z Polski powinni po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, organizować się. Ja mówię, ja nie mogę brać udziału w działaniach politycznych, bo z racji tego, gdzie jestem. Natomiast służę jako osoba, doradzam po prostu z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie. I dlatego tutaj przyjechałem i panu hrabiemu Potockiemu doradzę w wielu sprawach. Natomiast
co z tego wyjdzie, jakie będą rozwiązania, to nie, wyłącznie, wie pan, nie zależy ode mnie czy od pana, bo jak ktoś nie ma woli zmiany, to nic się samo nie zmieni. Nie przyjedzie, wie pan, na białym koniu jakiś rycerz i nie powie, tak, zmienimy Polskę, będzie dobrze. To są sprawy bardzo ważne, bo tak jak panu wcześniej powiedziałem, nie przedstawiono bilansu otwarcia państwa polskiego, a ja chciałem tylko przy okazji powiedzieć taką bardzo ważną kwestię, która powinna uzmysłowić, że każdy obywatel państwa polskiego powinien sobie uświadomić, że powinien brać czynny, a nie bierny udział w zmianie państwa. Mianowicie są gwarancje konstytucyjne mówiące, że każdy może się zrzeszać w partie polityczne. No i co z tego wynika? Nic z tego nie wynika. Bo tak naprawdę życiem społecznym i politycznym zarządzają ludzie dawnej Wojskowej Służby Wewnętrznej. Wprawdzie tej instytucji już formalnie nie ma, ale jak pokazuje Wojciech Sumliński w swoich publikacjach, po prostu ci ludzie mają się bardzo dobrze. Są w biznesie, w polityce, w mediach i tak dalej. I to są te mechanizmy, które po prostu no, są tak szczelnie domknięte, że tutaj Polacy się tym powinni zainteresować. Druga to jest kwestia zrzeszania. Tworzy się zupełnie takie klimaty, kłótni między ludźmi, zamiast rzeczowej, spokojnie, że tak jak rozmawiamy, rzeczowej dyskusji merytorycznej, z której coś wynika, coś po prostu powinno, każda rozmowa powinna drugą stronę czegoś uczyć. Ja się od pana czegoś uczę, pan ode mnie i ktoś jeszcze inny od nas się będzie czegoś uczył. I o to chodzi. Natomiast wie pan, no, jeśli ktoś narzuca drugiemu zdanie i mówi, że nie, to moje jest najważniejsze, to pana to nie, to już nie. Nie wysłucha tę drugą osobę, ale gdzież tam on będzie. I upieranie się, wie pan, takie tylko moje jest ważne. A tu chodzi o to, żebyśmy po prostu zwrócili uwagę na najważniejsze aspekty, po prostu to, co jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego. I skończę to taką jedną frazą. Przez silne państwo polskie ja rozumiem. Silna władza wykonawcza, silna gospodarka, silne szkolnictwo, czyli od podstawowego do wyższego, ale nie na zasadzie takiej, że uczeń się nauczy, jest zestresowany przed swoim nauczycielem, bo to jest żadna nauka. Nauczyciel powinien go nauczyć, jak mówi zasada nauczyciel, czyli mistrz. Ale jak przychodzi student, czy przychodzi uczeń ze szkoły, on jest zestresowany, bo jutro pójdzie do szkoły, będzie jakoś tam pytany, a on z tego dalej nie będzie wiedział, o co chodzi. To jest żadna nauka, proszę pana. To jest żadna nauka. Z nauki musi wypływać wniosek. Nie uczy się w Polsce, o to widać, ja miałem to na studiach i wiem, jak to wygląda. Nie uczy się konwersacji, nie uczy się logicznego myślenia, ale nie, że ktoś się nauczy 15 czy 100 czy 200 regułek logiki. To nie jest. Nie uczy się konstrukcji aktów prawnych. Tego się nie uczy, bo po co? Mało tego, historię państwa polskiego zmniejsza się już na potrzeb jakichś bzdurnych przedmiotów. I to są konsekwencje, proszę pana. To później ja tutaj na spotkaniu przywiozłem swoją książkę Nieznany prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Juliusz Nabina-Sokolnicki i starałem się ją po prostu tutaj ludziom przedstawić. Jest zainteresowanie tą książką, ale padło takie jedno zdanie przez jednego pana, on nie czyta książek. Ja sobie myślę, Matko Boska. Nie chciałem nawet, myślałem się, przesłyszałem, no ale słyszę, że on nie czyta książek. Proszę pana, pan sobie zdaje sprawę z jednej rzeczy, że jeśli nie postawimy na to, żeby była edukacja, ale nie na zasadzie, że ktoś idzie do szkoły, ale edukacja jakby taka osobowa, że ktoś kończąc nawet szkołę, on dalej się rozwija, żeby to było wpojone w ludzi, żeby on wiedział, jak nauczył się analizy, nauczył się takiego sposobu
wynikania, co z czego powstaje, na zasadzie analizy przyczynowo-skutkowej. Tego się nie uczy. W zakładach pracy, w urzędach, to mówię z doświadczenia osobistego, najbardziej niebezpiecznym pracownikiem jest ten, który myśli. Najlepszy pracownik to jest po prostu, który ma klapki na oczach, 7.30, 15.30, nie akceptuje się, nie lubi się ludzi, którzy myślą. Ma być to po prostu człowiek... Biorobot. Tak, biorobot. Dokładnie pan to ujął. Biorobot. I tak nie może być. Tak nie może, bo wtedy skazujemy się, proszę pana, na właśnie bycia takimi robotami, którzy po prostu no, nie patrzą, co z czego wynika i po latach widzimy konsekwencje takiej sytuacji. Proszę pana, no, prawie 14 milionów Polaków wyjechało za granicę. Proszę pana, nie trzeba było, jak pan widzi, wojny, żeby pozbyć się 14 milionów Polaków. Zastosowano mechanizm ekonomiczny, a tak jak tu wcześniej powiedziałem, żaden rząd, nawet obecny prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, nie wiem, daj Boże, żeby tak się stało, ale coś mi mówi, że nie przedstawi bilansu otwarcia państwa polskiego. Ja chcę jeszcze dopytać o ten bilans. Proszę bardzo, proszę. Czy on jest formalnie obowiązkowy? Czy istnieje prawo, że przejmujący władzę, przejmujący rząd, czy musi uzyskać taki bilans, albo odchodzący musi złożyć taki bilans? Proszę pana, no i tutaj dotykamy bardzo, bardzo ważnej kwestii. Zapisu jako takiego w Konstytucji nie ma. Powtarzam, zapisu jako takiego nie ma, natomiast fakt, że czegoś w Konstytucji nie ma, czyli że rząd jest zobligowany do przedstawienia takiego stanu finansowego państwa, wcale nie oznacza, że prezydent państwa, zgodnie z artykułem 126 Konstytucji, dbający o bezpieczeństwo państwa, a przez to należy również rozumieć przez bezpieczeństwo jego finansowe, zdrowotne i to, co jest określane pod pojęciem bezpieczeństwo, taki dokument powinien być opracowany i pan prezydent, niezależnie kto nim jest, po prostu przez ten artykuł 126 Konstytucji jest zobligowany do dopominania się od prezesa Rady Ministrów takiego dokumentu. Po prostu to jest kwestia, bo tu widzimy jakby rozdzielności tej władzy wykonawczej. No, tak jak powiedziałem, ja bym to nazwał, 1/3 władzy wykonawczej posiada prezydent, a 3/4 premier. Ale ci ludzie nie są zainteresowani, aby podejmować decyzje, bo po prostu ich interesuje ich własna pozycja polityczna, żeby dobrnąć do końca kadencji. A to jest troszeczkę smutne, że Polacy zamiast popierać ludzi, którzy kochają Polskę, którzy działają na rzecz dobra tego państwa, to wolą ludzi takich miałkich, takich, którzy się nie wychylają. To, co panu kiedyś powiedziałem, jak żeśmy rozmawiali, że Polacy, władza jest emanacją mentalności społecznej, jakie to społeczeństwo jest. Jeśli później się mówi, że to społeczeństwo nie akceptuje danego polityka, no to przecież odpowiedź jest prosta, no ale ono, ten naród, to społeczeństwo dana, czy społeczność lokalna wybiera tego polityka. Dlaczego nie wybiera się ludzi wyrazistych, konkretnych, którzy wiedzą, czego chcą? Odpowiedź jest banalnie prosta, proszę pana, bo tacy ludzie są ponadprzeciętną, a nie lubi się ludzi, nie akceptuje się ludzi, którzy są ponad przeciętność. To jest jedna z wad narodu polskiego. Tutaj na zasadzie równości... Czyli wybieramy nam podobnych, tak? Tak, tak, ale tu jest na zasadzie trawy. Jedzie taki, taka kosiarka i jak coś wystaje ponad to społeczność, czyli nawet jest najlepsze, a to trzeba go przyciąć,
żeby broń Boże nie był lepszy ode mnie. Zamiast, proszę Pana, zamiast popierać ludzi, którzy są dobrzy, jeśli ja widzę, że Pan jest w czymś dobry, to ja będę Pana wspierał. Ale z tego, z moich doświadczeń, to co ja widzę, to nie jest tak. To jest tak, że to co, są ludzie, którzy wychodzą z założenia, Ty jesteś dobry? No nie. To my zrobimy wszystko, że my Ci podstawimy nogę, żebyś się poślizgnął na tak zwanym skórce od banana i wszyscy powiedzą ha, ha, ha. I co, kogo się popiera? Popiera się tych, proszę Pana, którzy mają pieniądze, którzy mają układy, którzy tą formułę generała Czesława Kiszczaka akceptują. Proszę Pana, jak ktoś myśli, niezależny jest, to od razu jest eliminowany. No i to mamy w Polsce, proszę Pana. I to jest smutne, co ja mówię. I to trzeba wyrugować z mentalności Polski. To jest w mentalności Polaków. Mówię to, ja jestem Polakiem, ale to trzeba, bo to jest konsekwencja życia, że tak powiem, pod zaborami tak. I w systemie komunistycznym, że to państwo nie jest moje, a niezależnie od panującego systemu, ta Polska jest moja. To ja jestem Polakiem i kocham państwo polskie, ja chcę go zmieniać na dobre, ale żeby była zmiana możliwa, to Polacy muszą chcieć. Jeśli nie będą chcieli, proszę Pana... Ale żeby chcieć, to muszą też mieć świadomość tak, tego, oczywiście. Co się dzieje. Ale rzeczywiście, i tu jest kwestia, zgadzam się, i tu jest kwestia walki o dostęp do środków przekazu. Ja Panu, korzystając z okazji na koniec, powiem, że bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się tutaj po prostu przed kamerami. Taką zasadę i myślę, że to kiedyś ujrzy światło dzienne. Natomiast tak na marginesie Panu naszej rozmowy powiem coś takiego. To, co powiedziałem na tej konferencji, zabrałem głos i tego zdania się trzymam od wielu lat. Na świecie, na Polsce nikomu nie zależy, proszę Pana. Jeśli Polakom nie będzie zależało na państwie polskim, Polski nie będzie. To jest podstawa, kwintesencja świadomości. Jeśli Polakom nie będzie zależało na państwie polskim, Polski nie będzie. Powtórzy się sytuacja z 1772 roku. To sobie proszę zauważyć, co doprowadziło do, taka konkluzja ogólna i bardzo ważna, co doprowadziło do rozbioru w 1772 roku. Proszę Pana, pobłażliwość wobec obcej agentury. Wie Pan, pobłażliwość wobec obcej agentury. I w momencie, kiedy dzisiaj mamy tą pobłażliwość wobec obcej agentury, która jest w mediach, sądach, polityce, gospodarce, to o czym mówię, że należy to ujawnić, to dopóki nie ujawnimy tej agentury wpływu, będzie ciągle bałagan, proszę Pana, to się nic nie zmieni. Nie łudźmy się, że przyjdzie taka czy inna partia polityczna. Podstawowym argumentem zmiany w tym państwie jest zmiana po prostu na rzecz, kto jest podmiotem w państwie, by odsunąć od władzy właśnie ludzi dawnego aparatu bezpieczeństwa PRL. Taka jest moja konkluzja. Jeśli się odwołamy do konstytucji kwietniowej, do silnej władzy wykonawczej, jest duża szansa, że nie będziemy po prostu rozgrywani na arenie międzynarodowej i będą się liczyć z państwem polskim. Proszę mi wierzyć, będą się liczyć. Przykładem jest Francja, która wzięła sobie za przykład konstytucję kwietniową, ją znowelizowała i do dziś dnia ta konstytucja z uwagi na silną władzę wykonawczą służy państwu francuskiemu. To jeśli ta konstytucja służy władzy francuskiej, oczywiście po zmodyfikowaniu, czyli można by ją również zmodyfikować w Polsce. Jak tam służy, to dlaczego tu nie służy? I to jest co? I myślę, że jak to obejrzy w ogóle ktoś później na wizji, to powinien sobie spokojnie przeanalizować po prostu, jaka jest przyczyna, że ta sytuacja w Polsce jest... Jak to wygląda obecnie i co z czego wynika? I o to chodzi. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.